Cześć, z tej strony Sweet i Alabama. Dzisiaj przygotowałem dla Was analizę dwóch spółek, które wrzuciliście jako propozycje w komentarzach pod ostatnim filmem. Bardzo Wam dziękuję, pojawiło się sporo tych komentarzy. Myślę, że możemy się tak umówić, że będziecie podrzucać mm, propozycje do analizy w komentarzach i ja jedną z nich będę na każdy film, każdy kolejny wybierał, czyli jeżeli dzisiaj zostawicie jakieś propozycje, i ta propozycja będzie miała albo najczęściej pojawi się w komentarzach, albo po prostu będzie jakiś komentarz z największą ilością reakcji. To ja postaram się to przygotować. Umówmy się też, że jak padnie na przykład, zróbmy aktualizację Ambry, a nic się w ciągu danego tygodnia nie zmieni, to, to tak nie będzie. Znaczy nie będę robił takiej analizy i umówmy się, żeby to były głównie spółki, ponieważ no to, co się dzieje na indeksach, na mm, surowcach, na walutach, to. Po prostu te rynki, którymi ja się interesuję, na bieżąco je pokazuję. Będę na przykład jako ten drugi walor pokazywał podczas analiz. A z tego, co wy będziecie chcieli akurat przeanalizować, to to będzie jako ten walor numer jeden. Więc na dziś mamy dwie propozycje od Was. Jest to Ambra na GPW oraz Pirelli na Giełdzie Włoskiej. Hmm. Psst. Jeśli chodzi o Ambra, to obserwowałem, natomiast dla siebie nie widzę żadnego miejsca na dołączenie do rynku, natomiast jest pewnie duża część osób, które już są w rynku i będą chciały wiedzieć, co się dalej na tym walorze wydarzy, więc jak najbardziej mam tutaj co opowiadać. A jeśli chodzi o Pirelli. To jest już spółka, którą obserwuję uważnie i będę chciał do niej dołączyć, i zaraz Wam powiem, w których miejscach będzie największe prawdopodobieństwo, że cena się tam zatrzyma. Jeżeli otrzymam do tego w tym czasie, podczas zaliczenia danej strefy odpowiedni sygnał, to będę chciał do tego rynku dołączyć. Ok, więc zacznijmy sobie od Ambra. Ambra na GPW, interwał miesięczny. Widzimy, że od 2009 mamy konkretne wzrosty. Zobaczmy sobie tutaj, jak płacą dywidendy. Jeżeli chcecie zobaczyć, ile dana spółka płaci dywidendy i czy w ogóle płaci dywidendy, to macie możliwość zejść na interwał jednodniowy. I te niebieskie kółeczka, które tutaj się pokazują, to jest właśnie dokładnie dywidenda. Czyli tutaj widzimy, że w listopadzie 2023 roku została wypłacona dywidenda 1,10 złoty 10, tutaj mamy złotówkę w 2022 roku, w tym miejscu mamy 95 groszy w 2021 i tak dalej, i tak dalej, można to też zrobić tak, że klikamy na te 4 kwadraciki, klikamy finanse, mamy przegląd sprawozdania finansowe, statystyki, dywidendy i tutaj te dywidendy są wypisane rok do roku po kolei, jak sobie to, i widzimy, że wzrasta, w tym przypadku wzrasta, mamy też stopę dywidendy, Wiadomo, jak jest spółka po dużych wzrostach, to ta stopa dywidendy nie musi być odpowiednio wysoka. No teraz zobaczmy sobie, czy już zapowiedzieli, jaka będzie wypłata kolejnej dywidendy: 1,10, czyli dokładnie taka sama, jaka była poprzednio, tylko że poprzednio, jeżeli się chciało otrzymać tą dywidendę, to trzeba było kupić za 30, teraz jest cena sporo niżej 25, jest szansa, że to się utrzyma. Tak więc te dwa sposoby, możecie sobie sprawdzać, tutaj też można sprawdzać, czy jest to dywidenda coroczna, czy specjalna, czy jeszcze jakaś tam inna. Eee, ty, 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 ty. Tu chyba nic więcej nie musimy, nie, nie, nie mamy do analizy. Ja skupiam się na spółkach. Gdy, gdy kupuję spółki, to staram się kupić jakoś tak w miarę nisko, żeby się na przykład na taką falę trzecią załapać wzrostową, żeby poza tym, że będą wypłacane dywidendy, żeby jeszcze ta spółka miała szansę na duże wzrosty, liczone, załóżmy tam po 100% lub więcej w wartości samej spółki. No, i żeby ta dywidenda też nie miała jakichś takich drastycznych spadków, to jest dosyć istotne. Natomiast na ten moment skupiam się głównie na akcjach zagranicznych, ponieważ złotówka jest silna i jest taniej kupować akcje zagraniczne, a gdy złotówka będzie tania i będzie atakowała po te szczyty z 2022 roku z okolic września, października, zazwyczaj tam były szczyty na, w porównaniu do innych walut, to wtedy będę się skupiał na kupowaniu spółek polskich. Ale mamy tutaj Ambre. Spółka, która płaci dywidendę. Ta dywidenda tam widzieliśmy 4, 4,5%, 5%. aktualnie będzie coś koło 4,5%. No i mamy tutaj wzrost. Ta korekta Złamała poprzednie wszystkie. No i ta korekta powtórzyła się tu, i ta korekta powtarza się teraz tu. I dostajemy reakcję ze strefy 1 do 1. I to jest pierwszy taki element, wokół którego możemy prowadzić tą analizę. Mamy tutaj trend wzrostowy ewidentnie wzrostowy, nie prowadziłem dokładnie po dołkach, chciałem zaznaczyć, żeby Wam pokazać, że ewidentnie ten trend przyspiesza i nawet gdybyśmy mieli kolejną linię trendu wyznaczyć, to byśmy ją wyznaczali coś w ten sposób, o, no i tu widzimy, że też cena reaguje jakby z tej linii trendu, spoko. Wszystkie te zejścia są całkiem płytkie, nie dostaliśmy żadnego zejścia na w okolicy nawet 618, tu o ile dobrze pamiętam było zaliczone coś ko 577, w ogóle cały ten ruch tutaj to był jeszcze ruch korekcyjny do tych spadków, tak naprawdę dopiero od tego momentu, gdy dostaliśmy takie silny, silne wzrosty, to było pewne, że ten poprzedni trend już się skończył i jesteśmy teraz w konkretnych wzrostach, no ale cały czas, cała struktura, jak się zagłębimy nawet na jednodniówce w, w te wszystkie świeczki, to wygląda to na to, że to jest jakaś dopiero budująca się, poszarpana w swojej strukturze fala pierwsza, i my dopiero tą falę drugą dostaniemy. Czy dostaniemy teraz, czy jest jeszcze szansa na szczyt, czy to nie będzie przypadkiem tak, że tak jak tu było jakieś płytkie zaliczenie i cena jeszcze wyjechała sporo, sporo wyżej z, no bo tu widzimy, że te wzrosty to są z jednego, z jednej złotówki na 32, czyli 30-krotność. No wow, bardzo, bardzo fajny wynik. Jeszcze w międzyczasie wypłacając dywidendę, jak klikniecie tutaj ten przycisk ADJ, tylko pamiętajcie, żeby go potem do kolejnych analiz wyłączyć, to on uwzględnia to jaka jest wartość spółki bez wypłaty dywidendy czyli tu zazwyczaj całkowicie inaczej będą tu wyglądały szczyty dołki no i tu widzimy że ten wzrost ojejku ten wzrost to mamy tutaj 5679%. Gdyby kupić idealnie w dołku, trzymać do samego szczytu, nie do tej kwoty, która jest aktualnie, tylko do samego szczytu, i zbierać te wszystkie dywidendy, taki dokładnie byłby wzrost. Natomiast jeżeli sobie tutaj zmierzymy to widzimy wynik 2700%. To chodzi właśnie o tą dywidendę, która została w międzyczasie odcięta, no bo jak sobie pomyślcie, że kupujecie spółkę za złoty 13, a ona wam w tym roku płaci dywidendy złoty 10. Pomijamy wartości nabywcze, pieniądza, po prostu chodzi tylko o same cyferki, żebyście też potrafili sobie porównać procentowo, jak te wzrosty wyglądają. Od 1 do 50 groszy, jakie tam wychodzi po uwzględnieniu dywidendy, jest bardzo duża różnica, bo tak naprawdę całość trzeba wtedy przemnożyć razy 2. Ok. No więc cały czas dostałem jakieś płytkie zejścia, nie było ani razu takiego klarownego układu, który by nam dał idealne wejście na strukturę 1-2, żeby dostać falę trzecią i konkretne wzrosty, więc cały czas uważam, że jest to rozpędzająca się jakaś fala pierwsza i przy jakimś pierwszym większym kryzysie, jeżeli zanotuje to spadek w okolice 50%, to będzie to fajna spółka do zakupów. 4% dywidendy to jest aktualnie mniej niż płacą lokaty. Więc uwzględniając, że ta spółka mogłaby jeszcze sporo spaść, niekoniecznie będzie to super miejsce do zakupów. Taki, że kupujemy i zapominamy. Oczywiście, jeżeli statystyka Wam się zgadza pod, pod wejścia w takich impulsach, można stosować stop loss. No i tutaj stop lossem mogłoby być złamanie tej korekty, ale zaraz po złamaniu tej korekty występuje strefa 3.8.2, która może dać odbicie. Zobaczmy, czy ta strefa już wcześniej działała. Na tym wykresie tu nie. Tutaj w 2020 roku, gdy było zejście, to akurat hmm, cena zatrzymała się na 3,82, tutaj nie dojechali, tutaj przejechali, no to 3,82 raz zadziałało, nie wiadomo czy zadziała drugi raz, no ale co jest ważne, tam gdzie stop loss, tam się pojawia wejście w kolejną strefę, więc tego stop musielibyśmy znowu przesunąć, no i co nam to daje, no to, że tutaj są dołki, które też mogą zostać wybite. Więc jeżeli ja miałbym dawać jakiegoś stop lossa, to byłoby to gdzieś w okolicach 17-70. Przy zakupach 25, przy aktualnej cenie jest to całkiem sporo. Myślę, że dobrą opcją byłoby się tutaj na przykład zapakować pod formację i pod test formacji z danej strefy. I ewentualnie, gdyby jeszcze tą formację wybili, a chcieli się odbić od linii trendu, nie łamiąc tej struktury. To wejść ewentualnie w rynek jeszcze raz. Tutaj właśnie pokazuję także, no jak już złamią to 1766, to się spodziewam, że może się pojawić jakieś odreagowanie, a potem jeszcze jeden spadek, być może właśnie to odreagowanie będzie testować linię trendu, i potem spadek w okolice 50, może nawet 618 całego tego wzrostu. Dobra, czyli tu wiemy, co się dzieje na Ambra, natomiast jeżeli ktoś teraz chce wejść, bo widzi, że ta spółka płaci fajną dywidendę, no to jest utrzymanie trendu i dopóki ten trend nie został złamany, to trend nie został złamany. To powinniśmy się tego trendu trzymać. Dobra, więc mamy tutaj strefę, i cena wpada do strefy jakimś ruchem trójfalowym. Tak, ten ruch można uznać za pięciofalowy. A tutaj od tego momentu już się zaczyna korekta. A jeżeli nie tak, to jeszcze inaczej możemy na to spojrzeć, że już tutaj się zaczęła korekta. Ten ruch jest trójfalowy, pasuje, żeby zakończyć się w tym miejscu. Jest to całkiem dobre miejsce do przyłączenia. Do tego na tygodniówce jest rozładowane RSI. Kiedy ostatnio było rozładowane RSI? Też na poprzednim dołku. Oraz. No tutaj nie, tu wcześniej było to jeszcze zostało wybite. Tutaj był false break. No czasami tak na rynku się dzieje. No ale tu było jeszcze, czyli to RSI na tygodniówce całkiem spoko działa. Jeśli chodzi o szczyty, no to tutaj spoko szczyt, tutaj też. No ale tu już widzimy, że gorzej, tak? Czyli mamy typowy trend wzrostowy, silny trend wzrostowy, cena cały czas uderza w górną bandę, ale nie jest to wcale sygnał do shorta, ani do zamykania pozycji. Pomyślcie sobie tutaj zamknąć pozycję, a cena dojechała jeszcze tak wysoko, w ogóle tam dalej. Więc tu mamy kolejne miejsce, o widzicie? Tu jest wysokie RSI, a tutaj pojawia się dywergencja. Wchodzi kapitał zagraniczny, pojawiają się takie zagrywki, trzeba umieć to czytać i patrzeć, jak ten rynek dojrzewa, co się tutaj dzieje więc cena spada do strefy, z której ta cena powinna zareagować i reaguje. Jaki jest zasięg wzrostów? No na pewno powtórzenie tej korekty. Tak, czyli stąd cena, gdy trafi do 26.65, jeżeli tutaj zawrzecie pozycję, to jak najbardziej tutaj powinno się tą pozycję zabezpieczać, ewentualnie wyjąć jakiś wkład, zostawić sobie resztę. <laughs> Też zobaczymy, jak się będzie RSI ładować po dojeździe do tej strefy, bo ta strefa będzie miała za zadanie wybicie tego dołka. A wybicie tego dołka to co to może oznaczać? Albo zaliczenie kolejnego poziomu na wejście, zaliczenie linii trendu, zaliczenie tej strefy 3.8.2 lub w ogóle przejechanie tego wszystkiego, ponieważ już ten kolejny impuls jest silniejszy, czyli mamy impuls. Korekta robi minimum 50%, jest ok i silniejszy impuls. Tak więc ta strefa będzie działała jako nawet strefa do shorta. Czy będę shortował? Na pewno nie, nie shortuję polskich akcji, ale to jest strefa, z której mogłoby się pojawić reakcja. Więc jeżeli jakiś sygnał na mniejszym interwale się pojawi, to, to będzie to sygnał do short. Tak więc takie zakupy powinny być. Hmm, Zabezpieczony. I teraz zobaczmy, czy taka tygodniówka. No, piękna jest ta tygodniówka. Bardzo ładnie to wygląda. Czy ona już została przetestowana? <laughs> Nie została jeszcze przetestowana. Test wypada na 23,55. Chyba, że biorę, bierze rynek pod uwagę tą trójświecową niezbyt ładną formację. Ale może tak być, że akurat takie coś bierze, to wtedy już test został zaliczony podwójnie. Większą skuteczność dawałbym na to, że będą jeszcze chcieli zejść po to 23, 55, jeżeli nie, to trzeba będzie obserwować, to już się pojawiło jakieś płytkie zejście, wychodzą przez szczyt. Być może się pojawi taka struktura korekcyjna, i to właśnie na tą strukturę korekcyjną jakieś takie miejsce się pojawi, czyli będą chcieli jeszcze te dołki wybić i z tych dołków strzał. Jeżeli wystarczająco duży, wysoko urosną, to może się okazać, że testu nie zaliczą, a zaliczą taką strukturę. Więc na interwale jednodniowym trzeba było już zacząć to obserwować. Ważne, że już teraz, że tu było jakieś takie płytkie zejście, idą w górę. Jeżeli ten ruch będzie trójfalowy, to jak najbardziej takie coś wchodzi w grę. Ale tak jak powiedziałem, nie wchodzę, bo staram się kupować nisko. Będę sobie z chęcią to obserwował. Możemy za jakiś czas wrócić do tego waloru. Jeżeli miałbym kupować, to tak jak powiedziałem, 23,55 to byłoby pierwsze miejsce pod zakupy. Stop los pod dołek, typowo pod samą formację. Bierzemy wtedy pod uwagę, że ta strata, która może nas napotkać, to będzie 5% depozytu. Tak, plus minus to zaznaczam. A niekoniecznie ten spadek. Musiałby nam dać 25% spadku tego, tym może nie depozytu, a tej kwoty, którą zamierzamy na to poświęcić. I lepiej czasami stracić 2 razy 5% niż typowo 25% i też stracić. Więc to jest nasz sygnał do wzrostu. Ten sygnał powinien się utrzymać, ale czy na tym. W w wykresie tygodniówki działają, słuchajcie, jest wyzwanie tradera, znajdziecie link do tego wyzwania w społeczności, również na naszych social mediach. Wejdźcie sobie zobaczcie, tam jest szkolenie z formacji. Już widzę, że w komentarzach pojawiają się właśnie już takie doprecyzowane całkiem komentarze, więc widzę, że część osób już jest przeszkolona. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Łatwiej nam się będzie ze sobą komunikować, jeżeli takie szkolenie przejdziecie. Jest to zupełnie darmowe. Jest to wyzwanie tradera, czyli właśnie takie nauczenie się totalnych podstaw rozumienia rynku. Są tam Nagrania z Jurkiem, z Karolem, z Merolem i ze mną. Bardzo za zachęcam. Yy, więc też trzeba sprawdzić, czy na tym wykresie te tygodniówki działają. Wielokrotnie to już pokazywałem na swoich nagraniach. Tutaj Wam zostawię to jako pracę domową. Prześledźcie cały ten ruch i zobaczcie, czy formacje na interwale tygodniowym są testowane. Zobaczcie, tu pojawiła się piękna formacja, i ta formacja. Jeżeli sobie odmierzymy, to jak najbardziej została przetestowana. Jedna, druga, trzecia, czwarta świeca, i pojawił się wystrzał. Więc dokładnie w taki sposób to sprawdzamy. Jeżeli pojawiają się jakieś duże formacje, tutaj mamy piękną formację. Zielona obejmuje czerwoną. Sprawdźmy, czy zamyka się odpowiednio tak powyżej 50%. Mamy te dwie świece. Jeden, dwa, trzy, czwarta świeca, test. Wystrzał, no i był to sygnał jakiś do dołączenia. Można było jeszcze przez 4 tygodnie, 5 tygodni dołączać właśnie na tym teście. To samo tutaj. No, już zrobiłem dla was połowę pracy domowej, ale prześledźcie sobie cały ten wykres. Praca analityka polega na tym, że robicie 100 prób i na te 100 prób wyciągacie wniosek, czy to jest odpowiedni sygnał do wejścia, czy jednak po prostu z całej strefy wchodzicie pilnować tej strefy, bo jest strefa, bo to jest strefa i jest duża szansa, że stąd jeszcze po szczyt ta cena pójdzie, a w międzyczasie wypłacą dywidendę tutaj odcięcie będzie 29 października, wypłata je 13 listopada po dwóch tygodniach, czyli najpierw zabiorą te pieniądze Wam z wykresu, a potem dostaniecie je w postaci przelewu pewnie na konto do brokera. Dobra, mamy Ambre przeanalizowaną, a teraz sobie przejdźmy do Pirelli, czyli do waloru, który już obserwuję, który posprawdzałem w, w wielu elementach i mam już pewien scenariusz, pod który będę chciał dołączyć do rynku, więc jest to spółka dywidendowa. Spółka, która płaci, zapłaciła w 2024 roku prawie 20 eurocentów. Tutaj była wyższa: 0,6, 0,7, 0,5. Dobra, starają się wypłacać co roku, sprawdźmy sobie czy jest stale wzrastająca, nie jest stale wzrastająca, większa była, wyższa była w 2022 roku, w 2019 w ogóle nie wypłacili, w 2017 też, tu mamy jakiś okres przejściowy, więc widzicie warto na to też spojrzeć, na te komentarze, 4%. Jeżeli zejdą mi do strefy, to będzie coś koło 5-6%, wtedy to już będzie dla mnie atrakcyjne, bo to już będzie porównywalne do, do tego, ile dają lokaty, a jeszcze do tego, na wzroście wartości akcji, będzie można sporo potencjalnie zarobić. Tak więc wtedy mnie to będzie interesować. Więc zacznijmy od interwału miesięcznego. Co tutaj na interwale miesięcznym się dzieje? Zobaczcie, wielka formacja na interwale miesięcznym, cena dojeżdża, robi test i pojawiają się spadki. Wielka formacja na interwale tygodniowym, od razu test pojawił się w kolejnej świecy, I były wzrosty, i tu jest wielka formacja, test i wzrosty, więc widzimy, że na interwale miesięcznym te formacje działają. Rozładowane RSI było tylko raz, nie spodziewam się tutaj rozładowanego RSI nad miesięcznym. Niestety no, nie przy tej strukturze korekcyjnej tutaj RSI odpowiedniego nie dostaniemy. Dostaniemy je najprawdopodobniej na niższych interwałach. Więc tak wygląda miesięczny, przejdźmy sobie do tygodniówki. No, i jak wygląda spadek? Tu się pojawiła ładna struktura korekcyjna, ale nie pasuje to na idealny pięciofalowy ruch. Tutaj wewnętrzna fala jest trochę za krótka, więc. Jako, wewnę... jako taka fala pierwsza można by to było uznać. O, czyli coś tak jak w Amrze, czyli te pierwsze ruchy są poszarpane, korekty się powtarzają. Widzicie tutaj trzy razy się powtórzyła na Amrze. Właśnie w tym momencie ona się powtarza trzeci raz, bo tu widzimy, tu było. Raz wystąpiła. Tu się pierwszy raz powtórzyła, tu się drugi raz powtórzyła, czyli będzie trzeci raz ta sama korekta. I tutaj również to zadziałało. Więc może nie warto to odrzucać, tylko dlatego, że ta korekta jest trzeci raz. Różne układy w tych pierwszych ruchach się pojawiają. Tutaj na przykład był układ na korektę pędzącą, no, tylko ta trójka jest trochę słaba. Ale okej okay. mamy, mm, mamy ten spadek, no i dlatego spadku pojawił się głęboki powrót. Trójfalowo w dół i powrót, który zaliczył strefę short. Jak sobie rozciągniecie Fibo odtąd dotąd, to idealnie wszystko pasuje, żeby dokładnie w tym miejscu pojawiła się strefa short. No i jeżeli będzie układ wystarczająco silny, jeżeli będą się pojawiać wystarczająco złe informacje na temat tej spółki, a że to są Włochy, to wiecie, jak to może być, u nich gospodarce nie jest jakoś super, to te spadki mogą wybić dołek. I polecieć i zrobić jeszcze głębsze zejścia. To nie jest tak, że jak spółka kosztuje 5, to nie może spaść po 3, bo już kosztowała 7 i spadła po 3. Więc to jest strefa, której zadaniem jest wybicie nowego dołka. Czy to zrobią? No po drodze będą mia miały opory wynikające z przeciwstawnych setupów. No i przeciwstawnie można spojrzeć na to tak. Tu był wzrost, tu był spadek, który nie wybił poprzedniego dołka. No i mamy kolejny wzrost. I gdyby spadli tutaj, to będziemy mieli strukturę na... Raz. No. Tutaj fala pierwsza, a b pasuje idealnie. Pasuje na ruch trójfalowy, w którym środkowy jest trójfalowy. Wszystko super gra. Gdyby się coś takiego pojawiło, to akurat y, minimum spadków jest powyżej strefy, jak najbardziej po zaliczeniu albo minimum spadków, albo tej strefy to będzie super miejsce. Na tygodniówce też jest duża szansa, że akurat będzie. Zobaczcie, szczyt! Szczyt na RSI dołek, dołek na RSI, ten dołek trwał jakiś czas, czyli tych prób byłoby kilka, ale finalnie ta jedna próba może Wam zapłacić za wszystkie poprzednie 100% jeszcze zostawić duży zysk, więc to nie jest tak, że jeżeli raz się Wam nie uda, to już potem odpuszczamy, tylko RSI jest dla nas sygnałem do tego, by zacząć szukać ewentualnie jakiejś pozycji, jeżeli to jest miejsce, w którym ma się to yy, ten spadek zatrzymać i o ile po takim wzroście taki spadek nie, nie było tutaj żadnej struktury, żeby się, żebyśmy wiedzieli dokładnie z małym stoplossem, gdzie wchodzić. Tak tutaj już będzie to super miejsce. Więc gdzieś stoploss w okolicy no po, poniżej tego dołka. Tak myślę, że tutaj w okolicach 390 wejście z tej strefy i atak po ten szczyt, a nawet ten albo jeszcze wyżej. Natomiast jest jeszcze wcześniej strefa i ta strefa już zareagowała. Czy widzimy, że ta strefa zareagowała? Ta strefa zareagowała, to dobrze. To, że tutaj się pojawiła taka duża ładna formacja też dobrze, bo to znaczy, że są respektowane na tym wykresie nasze elementy naszej analizy. Więc teraz tak, tu był wzrost, pojawiło się płytkie zejście, bardzo ładny trójfalowy ruch zejście, zaliczona 0.5 wystrzał bardzo ładnie. Ten impuls nie jest jakiś idealny, co by bardziej sugerowało dla mnie, że to jest dalej jesteśmy w fazie korekty i że to na przykład była fala C w B dużym a tutaj dopiero dostaniemy falę C jako zakończenie fali drugiej i wyższał na falę trzecią, a nie, że to już jest jakiś taki impuls, po którym będziemy lecieć jeszcze wyżej, ale to podaję Wam kilka scenariuszy. Więc o ile tu był impuls, była bardzo ładna korekta, kolejny ruch ewidentnie no nie był takim typowym ruchem trójfalowym, tylko był ruchem impulsowym, ale trójfalowym. Tak, powtórzenie tej korekty może mieć sens. I nawet zejście trochę niżej i zaliczenie tych wierzchołków i płynności z, te, z, tego, z tego ruchu, tutaj z tej korekty, która tutaj była, też będzie miało sens. Nie muszą już niżej zejść. Zaraz sobie przejdziemy na interwał tygodniowy i co tutaj zobaczymy? No, pojawił się konkretny wzrost czerwona, zielona, kolejna zielona świeca przetestowane, więc już tak naprawdę, już stąd mogą lecieć po szczyt. Jeżeli wchodzić to tu było miejsce na teście formacji, natomiast tak jak mówię, no nie jest to jakoś super, nie jest to jakieś super miejsce do wchodzenia, zwłaszcza, że została zaliczona strefa na short. Czy to już koniec wzrostów? Mamy tu impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta, kolejny impuls, korekta. Jak wybiją ten wierzchołek, czyli załóżmy, że zrobię taki ruch, o, i wtedy by się pojawiła ładna korekta, to będzie to kolejne miejsce do dołączenia. Jeszcze dobrze, żeby to RSI się w miarę rozładowało do tego miejsca, ale ta korekta by musiała być naprawdę ładna i spełniać wszystkie wymagania. Czy ona będzie taka, czy taka, czy taka, czy taka. To wiecie, jedna z tych czterech korekt, jeżeli wystąpi po złamaniu trendu, to można próbować dołączyć i jeszcze dalej pchać minimum po wybiciu tego szczytu. Czy to będzie dla mnie atrakcyjne? No nie bardzo, bo staram się teraz budować ten portfel dywidendowy głównie o spółki, które płacą minimum te 5-6% dywidendy. No, a tutaj już, już widzimy, że no ta dywidenda nie jest aż taka wysoka. 2023 to 4%, teraz no nie. Tu będzie super. Tutaj będzie to o wiele tańsze zakupy. Zakupy, które zamierzam trzymać długoterminowo i rozwijać zgodnie z falą trzecią, a jeżeli tak wygląda fala druga, możecie sobie przypomnieć z, z poprzednich nagrań, które pokazywałem, czy to jeśli chodzi o Nike, czy to jeśli chodzi o mm, kakao, tak. To potem na falę trzecią liczymy na coś takiego. Cyk, 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 cyk. O, czy XTB? Są spółki, na których to bardzo dobrze działa. Jest duża część spółek, które sobie z tym nie radzą. Natomiast te, które zadziałają, no płacą za wszystkie stop lossy, które ponieśliśmy na poprzednich spółkach. O ile analiza została dobrze wykonana i nie było jakichś błędów w analizie. Więc tak. Pirelli, tutaj czekam w tej, w tej strefie. Ambra, Ambrę odpuszczam, poczekam aż się pojawi ten, to takie większe zejście też ze względu na to, że jest to spółka polska, a jednak skupiam się na tych zagranicznych. Dobrze, to by było na tyle. Czyli tak, ta strefa może wypchnąć cenę po szczyt, będziemy mieli pięciofalowy ruch za sobą, tu jest silniejszy impuls, więc jak najbardziej ta strefa może to zrobić, a potem będziemy się jeszcze spodziewali kolejnego zejścia, tylko wtedy, gdy, jeżeli tu był wzrost, tu było głębokie zejście, a ten ruch będzie pięciofalowy, to nam to nie pasuje do całej narracji, ale jeżeli to wystąpi, to będziemy to musieli zaakceptować i po prostu narrację zmienić. Moja narracja mówi, że jeżeli teraz spadniemy, to ja kupię, natomiast jak pójdą przez szczyt, to ja to będę musiał wykasować i całkowicie na nowo podejść do wykresu być może jeszcze dłużej czekając na zajęcie pozycji, być może już tak tanio nie kupię, albo w ogóle tej spółki nie kupię, bo jest to spółka. Nie dlatego mi zależy na tym, żeby to kupić, bo ja chcę mieć Pirelli w swoim portfelu. Tylko jeżeli układ jest techniczny, to ja po prostu kupuję tą spółkę, bo ma techniczny układ, a ją sprzedam jak będzie techniczny układ do sprzedaży, a niekoniecznie, że to jest spółka, której chcę mieć i nigdy jej nie sprzedam, bo jest fajna pod kątem fundamentów. Tym się nie zajmuję. Dobrze. Trochę się podniosłem, zjechałem z tego krzesła. Wrzucajcie w komentarze swoje propozycje. Propo, ta propozycja, mówimy o rynku akcji, ta propozycja, która będzie miała najwięcej e, lajków albo po prostu najczęściej wystąpi w komentarzach, pojawi się w kolejnym nagraniu, a ja do tego dorzucę jakąś drugą swoją. I dzięki za wszystkie komentarze z poprzedniego nagrania. Życzę Wam udanego tygodnia handlowego. Trzymajcie się, na razie.